tym dniu siedem kobiet uchwyci się jednego mężczyzny, mówiąc: będziemy jadły swój chleb i ubierały się we własne ubranie. Tylko niech zwiemy się twoim imieniem, odejmij od nas hańbę. W ten dzień lato rozpana będzie piękna i chwalebna, a owoc ziemi wyborny i wspaniały dla ocalałych spośród Izraela. I stanie się tak, że ten, kto zostanie na Syjonie i ten, kto pozostanie w Jerozolimie, będą nazwani świętymi. Każdy, kto jest zapisany wśród żywych w Jerozolimie. Gdy Pan obmyje brud córek Syjonu i oczyści duchem sądu i duchem wypalenia krew Jerozolimy z jej wnętrza. I Pan stworzy nad każdym miejscem zamieszkania góry Syjon i nad każdym jej zgromadzeniem obłok i dym za dnia i blask płonącego ognia nocy. Nad całą chwałą będzie osłona, nad całą chwałą bowiem będzie osłona, nad całą chwałą bowiem będzie osłona. I będzie namiot, aby za dnia dawać cień w upale. Na schronienie i ukrycie się przed burzą i deszczem. I będzie namiot, aby za dnia dawać cień w upale. Na schronienie i ukrycie przed burzą i deszczem.